Jak zwykle zaczynam od omówienia komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy. A więc po ostrych i gwałtownych natarciach, jakie nieprzyjaciel przeprowadzał w ciągu doby ubiegłej na odcinek nasz wschodni, a więc na Pragę, doba ostatnia minęła prawie że w spokoju. Ogień artyleryjski tylko bardzo dotkliwie nękał nieszczęsną Pragę. Poza tym na odcinku zachodnim było dość krótkie starcie, ale gwałtowne, ostre, gdzie zdobyliśmy dwa ciężkie karabiny maszynowe i radiostację. Przy czym jeszcze trzeba podkreślić, że na tym odcinku nacierał nieprzyjaciel trzykrotnie większą siłą. W rejonie samej Warszawy mieliśmy ogień artyleryjski na Żoliborzu i Marymoncie, bardzo ciężki, dotkliwy. Poza tym mieliśmy w ciągu dnia dwa naloty, które obrzuciły miasto bombami i ulotkami. Samolotów tych wtrąciliśmy znowuż dwa. Po omówieniu komunikatu wojennego Dowództwa Obrony Warszawy chciałbym dzisiaj poświęcić nieco czasu na scharakteryzowanie sytuacji ogólnej, wojskowej, sytuacji wojskowej polskiej, a później ogólnoeuropejskiej. Tak jak my ją widzimy na podstawie informacji i łączności posiadanych. Otóż wynika z nich, że Warszawa, Modlin jest w tej chwili najpoważniejszym ośrodkiem polskiego oporu. Mamy tu bardzo znaczne siły, powiększone oddziały, które przebiły się z zachodu. Armie generała Kutrzeby i generała Bortnowskiego przed szeregiem dni stoczyły niezmiernie ciężką bitwę nad Bzurą. Była tam bitwa jedna z najkrwawszych, jeśli nie najkrwawsza całej tej wojny. Bitwa, która nie tylko w historii tej wojny, ale w historii w ogóle wojennej przejdzie jako jedna z najcięższych, prowadzona z obydwu stron z olbrzymim napięciem i z olbrzymim wysiłkiem. Armie te dostały się obecnie już na linię Warszawa-Modlin i oparły się bądź o Modlin, bądź o Warszawę. Zostały one mocno poszczerbione, bowiem biły się z niesłychanym wysiłkiem przeciwko ogromnej przewadze nieprzyjacielskiej, zarówno w liczbie dywizji, jak i pod względem przewagi lotnictwa i broni zmotoryzowanej, czołgów i samochodów pancernych. Siły te walczące wokół Wisły i Bzury, a i przedtem jeszcze cofając się na ten kierunek wśród nieustannych walk, zadały nieprzyjacielowi niezmiernie ciężkie straty. Wiązały jego siły i sam nieprzyjaciel, jak powiadam, mówił w swoim komunikacie o tym, że była to jedna z najcięższych bitew, jakie armie niemieckie musiały przeprowadzić. Drugim takim ośrodkiem oporu jest w tej chwili grupa generała Dęba Biernackiego walcząca na linii Zamość, Rawa Ruska i Lwów. I ona toczy ciężkie walki. Nie mamy z nią bezpośredniej łączności i komunikacji, ale wiemy, że ona trwa, bije się i walczy. Trzecia grupa to jest grupa walcząca na południe pod Lwowem, gdzieś nad Dniestrem. Z tą grupą nie mamy łączności, wiemy tylko, że ona tam się biła przed niedawnym jeszcze stosunkowo czasem i powinna się bić nadal. Ze Lwowem łączności nie mamy, jak również nie mamy łączności z Chełmem. Wszystko wskazuje na to, że Lwów, podobnie jak Warszawa, stworzył ośrodek oporu i walczy, jak również i Chełm bije się nadal. Ale nie możemy stwierdzić, że tak jest na pewno, skoro pewnej informacji nie mamy. Otóż tak wygląda w tej chwili sytuacja na całym froncie polskim. Zatrzymujemy tu siły niemieckie bardzo poważne. Wiążemy je, zadajemy im ogromne straty. Muszą się oni na wielki wysiłek zdobywać, ażeby utrzymać ten stan posiadania, jaki dotychczas zdobyli. Musimy tę walkę i tę wojnę prowadzić na. Cały świat zapartym tchem będzie patrzył, tak jak patrzył do tej pory na zmaganie się Polski z Niemcami, będzie niedługo patrzył na zmaganie się Francji i Anglii. W tej wielkiej, dramatycznym napięciu sił i olbrzymiej walce i wojnie, jaka się przed nami toczy, jaka się toczy na naszej ziemi, musimy dla tego, ażeby koniec był zwycięski, pracować i oddać dla tego celu wszystkie nasze siły. Oddać dla tego celu zwycięskiego cały swój wysiłek. I chociaż jest chwilami bardzo nawet ciężko, musimy zachować spokój, musimy zachować pogodną twarz
bowiem na pewno zwycięstwo będzie po naszej stronie.